Dzień dobry, dzisiaj przed nami bardzo fajny odcinek, bo pokażę Wam, jak robić woskowiki. Woskowika to jest takie coś, co jest kawałkiem materiału nasączonym woskiem i nie tylko, co może nam służyć do tego wszystkiego, do czego służy folia spożywcza albo folia aluminiowa, jeśli chodzi o przechowywanie żywności. Co więcej, możemy w to zapakować kanapkę, pieczywo itd. I teraz, zrobienie woskowijek samodzielne jest bardzo proste, pokażę Wam na to parę patentów, ale zerknijcie też na mojego bloga na ulapedantula.pl, dlatego że tam jest dzisiaj odcinek dla tych wszystkich, którzy nie porwą się na samodzielne robienie woskowijek, a chcą je po prostu kupić. Napisałam tam Wam parę słów o tym, gdzie kupować w Polsce, które są najlepsze, które najfajniejsze i na co zwrócić uwagę. Zapraszam gorąco, jedziemy z tym woskiem. Po co nam woskowika? Woskowika jest nam po to, żebyśmy przestali używać jakichś obłędnych ilości jednorazowego papieru, folii aluminiowej czy folii spożywczej. No bo zobaczcie, kiedy mamy na przykład taką miseczkę, w której mamy resztkę ryżu, to co możemy z tą miseczką zrobić? Możemy ją przykryć kawałkiem folii spożywczej przeźroczystej raz i potem ją wyrzucić, a możemy wziąć woskowikę i zobaczcie, co robi woskowika. Ja byłam absolutnie pod wrażeniem, jak to działa, dlatego że ona pod wpływem ciepła naszych rąk, jak plastelina, dopasowuje się do naczynia i w ten sposób pięknie nam, szczelnie to naczynie zamyka. I teraz tą resztkę ryżu mogę sobie bez trudu wstawić do lodówki i niech ona sobie tam czeka na odpowiedni moment. Takie woskowiki przydają się też na przykład do pakowania kanapek, do pakowania pieczywa. Pokażę Wam na przykład, na przykładzie kawałka wosku. Zobaczcie, wyobraźmy sobie, że to jest kanapka. Bardzo proszę, zawijam tak. Tutaj normalnie jak papier zaginam wszystko i bardzo proszę, kanapka jest zapakowana. Pomysł jest genialny. Woskowiki nie są tanie, więc dzisiaj chcę Wam pokazać, jak je zrobić samodzielnie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta sprawa. No dobrze, powiem Wam najpierw, co będzie nam do tego potrzebne. Na dobry początek materiał. Materiał trzeba wybrać z głową, bo musi być cienki. Idealnie nadaje się delikatna, cienka bawełna. Takie materiały troszeczkę już mówiąc brutalnie zużyte też są dobre, takie po wielokrotnym praniu. Brutalnie mówiąc, idealne na woskowiki jest stare prześcieradło, jeżeli jest w dobrej kondycji. Pamiętajcie, żeby nie wybierać materiałów takich jak len, jak gruba bawełna, takie grube, sztywne materiały się do tego nie nadają, bo jeżeli nałożymy na to warstwę wosku, to z tego się nam zrobi karton, a nie woskowika, więc wybieramy te cieńsze, delikatniejsze materiały. Materiał pierzemy, najlepiej bez dodatków detergentów, no bo to potem będzie miało kontakt z żywnością, więc nie używamy żadnych pachnideł i płynów do płukania, to ma być możliwie naturalne i idealnie prasujemy. Woskowika po nałożeniu wosku troszkę się wyrówna, ale duże zagięcia na materiale będą potem widoczne, więc im lepiej wyprasujecie, tym lepiej potem będziecie mieli. Mam tutaj taki materiał, który się idealnie nadaje i przycięłam go sobie wcześniej, ale pokażę Wam, jak go przycinamy. Przycinamy go koniecznie nożyczkami w ząbek. Nożyczki w ząbek mają tę zaletę, że materiał nie będzie się nam po prostu potem zygzaczu mi się pał. Jeśli wycinacie woskowikę, to nie musi być idealnie równe, możecie sobie to po prostu ciąć na oko. Oczywiście, jeśli ktoś jest perfekcjonistą, a znam takich, to musicie sobie to rzeczywiście wyciąć przepięknie, natomiast jeżeli jesteście tak jak ja, to spokojnie wystarczy Wam po prostu to, że to będzie mniej więcej równe. Woskowika jest już gotowa, przeprasuję ją odrobinkę, żeby była już rzeczywiście idealna. Bardzo proszę. Co będzie mi potrzebne teraz? Pierwsza rzecz to papier taki do pieczenia, duży arkusz, troszkę większy niż woskowika, którą planujecie zrobić. Radzę Wam zacząć od woskowijek mniejszego formatu, dlatego że będzie Wam ciężko sobie poradzić z dużą. Na początek lepiej zrobić mniejszą i nauczyć się trochę, jak wygląda cały proces. I gotowe. Czym będziemy nasączali nasze woskowiki? No oczywiście woskiem pszczeli. I teraz, wosk pszczeli możecie kupić w dwóch formach. To jest jedna forma, to są takie gotowe plastry, które rozdzielają się na warstwy i one są bardzo fajne. Topią się dosyć szybko, ponieważ są cienkie. Czasem możecie też kupić wosk pszczeli taki rzeczywiście w kawałku. On wygląda jak takie solidne mydło. Wtedy ten wosk trzeba utrzeć na tarce, tak jakbyście tarli buraczki. Po prostu trzemy je na wiórki, na zwykłej tarce, tarka się domyje bez problemu, o to się nie obawiajcie. Trzecia forma, w jakiej
wosk jest też dostępny. To są takie wiórki albo granulki. One też są fajne, bo już z tym nic nie trzeba robić, tylko wystarczy po prostu je odrobinę od siebie oddzielić. Taki wosk pszczeli też się nada. Gdzie kupujemy wosk pszczeli? W sklepach z miodem, bo zazwyczaj fajne pasieki mają w sprzedaży. W sklepach z ekologicznymi różnymi dodatkami, w sklepach, w których kupuje się olejki itd., itd. Olejek też będzie Wam potrzebny. Olejek żożoba, czy jak mówią niektórzy jojoba, to jest olejek, który sprawia, że woskowijka nie będzie sztywna. Dlatego, że jeżeli użyjecie samego wosku, ona ma tendencje takie, żeby troszeczkę łamać się na zgięciach i taka jest sztywniejsza. Z olejkiem ona będzie bardziej miękka i będzie się tak fajnie dopasowywała jak tutaj na przykład do naczynia. Wiem, że niektóre przepisy proponują używanie też żywicy sosnowej. Słuchajcie, ja naprawdę poświęciłam 2 tygodnie na znalezienie żywicy sosnowej w odpowiedniej formie, bo to powinno być coś w rodzaju cukru. To wygląda troszeczkę jak brązowy cukier. Każda żywica sosnowa, którą znalazłam w Polsce, niestety jest w takiej kulce, która nawet po utarciu nie rozpuszcza się tak, jak ja bym chciała. Więc ja sobie zrobiłam swoje woskowiki z olejkiem żożoba, woskiem pszczelim i to mi w zupełności wystarczyło. Myślę, że ten sosnowy olejek coś tam fajnego dodaje, ta sosnowa żywica. Ale nie mogę Wam powiedzieć co, ponieważ nie udało mi się tego wprowadzić w życie. Słuchajcie, teraz jeśli chodzi o metody maczania woskowiki w wosku, są 3 szkoły. Dwie z nich Wam pokażę, jedną tak naprawdę opowiem, ponieważ nie sprawdziła się w moim przypadku. Zaczniemy od sposobu, który ja lubię najbardziej, czyli bierzemy sobie naczynie żaroodporne i do tego naczynia żaroodpornego wkładamy kilka plastrów wosku. Wszystko jedno, to się i tak wszystko rozpuści, więc nie musicie się tutaj specjalnie martwić. I naprawdę na oko parę kropli olejku żożoba. I teraz tak przygotowany zestaw wynoszę na chwilę, wstawiam do piekarnika, żeby wszystko się rozpuściło. 120 stopni termoobieg powinno być ok, tylko nie dopuśćcie do tego, żeby się przypaliło. Wkładamy tylko na tyle, żeby troszeczkę to się rozpuściło. Wracam do Was za chwilę. Kochani, wosk jest rozpuszczony, olejek żożoba ładnie się wchłonął w całość i teraz uwaga, jedziemy. A możemy nawet tą zamoczyć, bardzo proszę. Wkładamy, zobaczcie, woskowikę do wosku. Przydadzą nam się 2 widelce, żeby sobie tutaj ją przesuwać i nasączamy całość woskiem. Kluczem do sukcesu jest to, żeby zrobić to szybko, sprawnie, ładnie i elegancko. O, został mi jeszcze tylko jeden mały kawałeczek. Dlatego, że wosk bardzo szybko nam będzie stygł i musimy zdążyć całą woskowikę nawoskować. I zobaczcie, co robię teraz. Odławiam ją z tego wosku. Proszę, resztka mi skapnie. Pofunęła. I układam sobie na papierze. Elegancko. Bardzo proszę, szybciutko, szybciutko. Dlaczego ta metoda jest fajna? Dlatego, że tego wosku nie grzejemy naraz nie wiadomo ile. O, i woskowika nam pięknie, błyskawicznie sobie tutaj wystygnie. Teraz rozprostowujemy to całkiem ładnie równo. Już mogę je śmiało dotknąć, bo nie jest gorąca. I czekamy, aż wyschnie. Zobaczcie, w parę minut woskowika jest gotowa i ja ją teraz tak naprawdę odłożę na bok, żeby ona sobie spokojnie wystygła. Kiedy wystygnie, możecie jej od razu używać. A w międzyczasie pokażę Wam inną metodę. Druga metoda, która też jest fajna i wygodna, to jest taka metoda, żebyśmy wykorzystali te wióreczki. Dlatego, że wióreczki już tak fajnie podzielone są wygodne do zaprasowywania woskowiki. Zobaczcie, rozsypujemy sobie te wiórki. Trzeba tak naprawdę nabrać trochę wyczucia. Myślę, że przy pierwszej woskowice będziecie wiedzieli mniej więcej, ile potrzeba na jedną. Zawsze pamiętajcie, możecie dołożyć, a lepiej jest nie robić za dużo, dlatego że woskowijka bardzo mocno nasączona woskiem będzie się nam po prostu łamać.
i będzie też dosyć sztywna, więc lepiej zrobić, ja wolę taką delikatniejszą, którą łatwo w rękach rozgrzać. Więc dam na razie tyle, jeżeli się okaże, że mi gdzieś w jakimś punkcie zabraknie, to zawsze mogę dołożyć w to miejsce odrobinę więcej. Tutaj jeszcze też troszkę oleju jojoba. Nie przejmujcie się, nie będzie plam, dlatego że on się po prostu wchłonie razem z woskiem. Całość przykrywamy teraz drugą warstwą papieru. I teraz całość zaprasowujemy. Ja mam żelazko z stacją parową, więc tak naprawdę to, co zrobię, a raczej czego nie zrobię, to nie nacisnę tego guzika. Czyli nie będę używała pary przy tym prasowaniu. Po prostu gorącą stopką żelazka prasujemy to powolutku. Pamiętajcie, żeby sobie po pierwsze wyciąć większy papier, dużo większy, żeby sobie nie zawoskować deski do prasowania, bo to jest niestety kłopocik. I teraz powolutku roztapiamy to, co tu mamy do roztopienia i rozprowadzamy sobie ten wosk po całej powierzchni. Takie koliste ruchy, niech to wszystko się rozprowadza. Tu już zobaczcie, widać wyraźnie miejsca, w których będę musiała odrobinkę dołożyć, prawda? Bo tu się mi po prostu nie dowoskowało i już nie mam jak tego wosku przemieścić. Ale to zawsze zdążycie zrobić. Póki wszystko jest ciepłe, to piłka jeszcze wrze i bramki są te, a woskowika tylko jedna. O, proszę bardzo. I teraz rozpuszczam w tych miejscach, w których miałam za mało. Pięknie! I teraz zobaczcie, woskowika jest gotowa. Odkładamy ją do wystygnięcia. A w międzyczasie pokażę Wam, jak wygląda ta pierwsza. Bardzo proszę, ona już nam trochę przestygła. Tutaj jakieś odrobinkę nadmiaru wosku do wykruszenia. I zobaczcie, ja mogę sobie teraz tą moją woskowijeczkę zastąpić moją własnoręcznie wykonaną, elegancką woskowiką, która jest troszkę gruba. Troszkę dałam może za dużo tego wosku, ale i tak będzie się tutaj ładnie trzymać na miejscu. Słuchajcie, bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żeby zrobić samodzielnie woskowiki. Tak naprawdę możecie zaangażować swoje dzieci do tego, żeby cięły kształty na te woskowiki. Potem dzieciaki chętniej będą zabierały kanapki ze sobą do szkoły właśnie w czymś, co zrobiły same. Jeśli chodzi potem o to, jak o woskowiki dbać, po kanapce czy po czymś brudnym, myjemy je delikatnie letnią wodą, nie musi być gorąca, żeby nie rozpuszczać tego wosku, nie wymywać go. Zostawiamy do wysuszenia, chowamy suche do szuflady, suszymy na płasko i są znowu do użycia bez trudu, więc możecie ich naprawdę wiele, wiele, wiele razy używać. Jeżeli taka woskowijeczka troszeczkę się już tam, że tak powiem, nadszarpnie zębem czasu, możecie zawsze ponownie pokryć ją troszkę woskiem i na nowo cały ten proces zrobić. Jest jeszcze jeden sposób robienia woskowijek, o którym Wam nie powiedziałam, bo on w moim przypadku się nie sprawdził prawie wcale. Można rozpuścić ten wosk w kąpieli wodnej, w jakieś miejsce, zanurzać te gotowe kawałki materiału, wyjmować. Dlaczego mi to nie działa? Dlatego, że mam wrażenie, że te woskowiki bardzo mocno nasiąkają wtedy woskiem. Ciężej jest je rozprostować. Zawsze takie proste naczynie jest łatwiejsze i możecie tam sobie dorzucać tylko odrobinkę, odrobinkę, żeby później moczyć na nowo. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o woskowiki. Przypominam, że na blogu macie już gotowy wpis, który jest rozwiązaniem dla osób, które nie chcą się bawić w robienie własnych woskowijek, a chcą je po prostu kupić. Jest parę bardzo fajnych, również polskich firm, które woskowiki robią i one są fenomenalne. Więc koniecznie zajrzyjcie też na bloga. No i słuchajcie, zróbmy to. To nie jest wielki wysiłek, żebyśmy przeszli z kolejnego plastiku na coś, co jest wielorazowe. Małe gesty robią dużą różnicę. Pamiętajcie o tym. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak zwykle, co poniedziałek.